teraz oddam troszkę głosu panom, a później jeszcze jest mała niespodzianka. Na początek chciałbym wam bardzo podziękować, za pomoc taką dużą włożoną z waszej strony w zbieraniu tych żołędzi do tych zwierzątek. Tutaj przynieśli wam takie prezenty za tą pomoc, bo bardzo nam pomagacie. I na wstępie tej mojej tutaj takiej rozmowy z wami chciałem was zaprosić już na wiosnę, na wypuszczanie ważantów do łowiska. Z ogniskiem, z panią dyrektor, żeśmy uzgodnili, że zrobimy wam ognisko i taką małą biesiadę w plenerze na naszym domku myśliwskim. Chcielibyście tam pojechać? Tak! Super. Jesteśmy zawsze A co chętni. Byście chcieli wiedzieć o dokarmianiu zwierzyny? To Państwa będziemy rozmawiać. A Pan się pyta, co byście chcieli wiedzieć. Tak. Proszę. No, Zosia pierwsza, no. A może Marcelinka zapyta? To kto pierwszy? Bo wiadomo, że... Proszę. To jeszcze jedzą. Proszę? To jeszcze jedzą. Jedzą żołędzie, jedzą różnego rodzaju jakieś tam... Grzybki w lesie zbierają. Tak. Ale jak spada śnieg... Jak spada śnieg, to te zwierzątka nie mogą sobie znaleźć pod tym śniegiem, dlatego my jeździmy, im rozwozimy takie punkty, gdzie one tak jak wy niekiedy do sklepu idziecie, te zwierzątka sobie przychodzą i biorą sobie żołędzie, to są takie smakołyki do nich, czy kasztany, wiewiórki też to, też mieszkają w lesie, też lubią inne zwierzątka. Także wtedy, gdy spada śnieg, my to rozwozimy, a wy żeście pomogli w tym, pozbieraliście, bo my byśmy nie dali rady, was jest dużo, a nas mało. Czy jedzonko wysypujecie zawsze w tych samych miejscach? Czy... Tak, to są takie miejsca, w których wysypujemy, żeby zwierzątka zawsze sobie wiedziały, że w tym miejscu przyjdą i tam coś będzie czekało na nie. To taka stołówka, taka kuchnia dla tych zwierząt. Tak jak wy na stołówkę idziecie, tak. Zwierzątka chodzą sobie w lesie i potem chcę zapytać, to może. Ale czy zawsze tylko żołędzie i kasztany, czy jeszcze kiedyś oglądałam taki program, wy na pewno też, że saniami dowożą sianko, też wozicie? Tak, dowozimy sianko, marchewkę to... Ziemniaczki. Jak nie ma mrozu, jak nie ma zimy, a jak zima, to żołędzie dlatego, że one nie zmarzną. Mhm. Sianko dajemy. A sianko gdzie? Na ziemię czy do specjalnego? Takie są specjalne paśniki, w które się wsypuje sianko. Ja kiedyś widziałam taki paśnik. Nie. Jak chyba byliście na grzybach, prawda? Na spacerze. Jeszcze ktoś jakieś pytanie ma do panu? Tak, i dzisiaj panowie zabiorą te wory kasztanów i żołędzi. Tak, i my zabierzemy, jak będzie zima, będziemy rozwozić zwierzątko do lasu. Julian? Bo ja byłem na farmie i tam jedzą marchewką. Aha. Też jedzą marchewkę. Kapustkę jedzą. Ziemniaczki. Ziemniaczki również. Bo ja lubię ziemniaki. Ty lubisz ziemniaki, tak? Ale zwierzątka jedzą schodowe. A ty jedzą do domu. A czy panowie dokarmiacie też ptaki? Ptaszki, znaczy się ważantą, robimy takie domki na polach, takie wódki i tam usypujemy różne ziarna, owiec, różne zboża, a dlatego takie wódki, żeby ich nie łapały jaszczębie, bo też mają trudno, jak spadnie śnieg, trudno mają znaleźć pożywienie i dlatego usypujemy do takich wódek
różnego rodzaju owiec, różne zboża. To są takie małe domki, które stawiamy i jak by śnieg padał czy coś, to im nie nasypie na to jedzenie, także zawsze mają odkryte, ładne jak przyjdą. Słuchajcie kochani, a my dokarmiamy w przedszkolu ptaszki? Tak. Naprawdę? Nie wierzę, to jak dokarmiacie? Ja mam karmić w domu zawieszony. Ja w przedszkolu. Mamy w przedszkolu karmić. I co tam wsypujecie? Ziarenka. Ziarenka. Czego ziarenka? Ziarenka moja to ziarenka. Ziarenka zbóż, prawda? A co jeszcze zawieszamy w karmniku? I co jeszcze? Dla sikory? Słoninę. Słoninkę zawieszamy, prawda? Panie słuchy nam zawsze dawają i słoninka jest zawieszona, tak? A kiedy zaczynamy dokarmiać ptaszki? Kiedy coś jest zimno? Jak jest zimno i spadnie pierwszy śnieg i bardzo się... Słuchajcie, to jest mata sensoryczna, pewnie tak? O, przepraszam, można różne rzeczy tutaj wkładać. Piękna! Nie, przyda się na pewno. Piękna, dziękujemy. Te ptaszki nam zaśpiewały, że takie coś się przyda. Nie, no panie, dziękujemy. A słuchajcie, tutaj podzielimy was. Pieniądz, tak? Fajnie. To dziękujemy wam gorąco. I zapraszamy wiosną do Domku Myśliwskiego na kiełbaskę z grilla, tak? Ja jeszcze w imieniu wszystkich dzieci, całego przedszkola chciałam panom podziękować za przybycie, za pogadankę, za piękne prezenty. No i zapraszamy jeszcze raz, no, myślę, że co roku będziemy bardzo mile was gościć, ale może nie tylko w tej okazji, ale jeszcze z innej. Więc też mamy też takie podziękowanie. Bardzo zaszczyty. Dziękuję bardzo. Proszę dziękuję bardzo. I dla pana Zbyszka również. Dziękujemy ślicznie. Jeszcze raz głośno podziękujcie. Yeah!